Tenisistki stołowe Enea Siarkopolu po raz 32 w historii wywalczyły tytuł drużynowych mistrzyń Polski. W finałach fazy play-off tarnobrzeżanki dwukrotnie okazały się lepsze od KS AZS US Wrocławia. To wicemistrzostwo cieszy nas, takie plany mieliśmy, zakładaliśmy, żeby wywalczyć wicemistrzostwo. Zdawaliśmy sobie sprawę, że ogranie drużyny z Tarnobrzega jest bardzo ciężkie. Skoro zdobyliśmy pierwsze miejsce w Europie, powiem tak, no naszym takim celem i profesjonalnym było również zdobycie i kontynuacja dominacji w Polsce. Bardzo cieszą te wyniki, bo to wbrew pozorom naprawdę nie były łatwe mecze. W pierwszym meczu finałowym rozegranym w miniony wtorek we Wrocławiu podopieczne trenera Nęcka wygrały 3-0, przy czym zarówno Elizabeta Samara, jak i Fuyu do rozstrzygnięcia swoich pojedynków potrzebowały tiebreaka. Bez straty seta Annę Węgrzyn pokonała za to Natalia Bajor, pieczętując wyjazdową wygraną Enea Siarkopolu. Identycznym wynikiem zakończył się czwartkowy rewanż rozegrany w tarnobrzeskiej hali Mosir. I w tym spotkaniu punkty dla tarnobrzeskiego zespołu zdobyły kolejno Fuyu, pewnie pokonując 3-0 Solomije Bratenko, Elizabeta Samara, która po zaciętym pięciosetowym boju wygrała z Katarzyną Węgrzyn, oraz Natalia Bajor, ponownie ogrywając Annę Węgrzyn. Tym samym Enea Siarkopol zakończył bezbłędny sezon w polskiej ekstraklasie. Najpierw podopieczne trenera Nęcka z kompletem zwycięstw zakończyły rundę zasadniczą, a następnie w półfinałach pokonały Bebetto AZS UJD z Częstochowy. Oglądałem mecz półfinałowy Wrocławia z Sochaczewem, powiem tak, no absolutnie był to mecz na innym poziomie niż to, co zagrały. Ja mówię w kategoriach pozytywnych. Kasia Węgrzyn zwłaszcza, fantastyczne pojedynki, Solomija Bratejko. Jeżeli chodzi o tą Natalię naszą, prawda, no to ona była bardzo dobrze taktycznie przygotowana, zresztą grała 14 lat we Wrocławiu i po prostu była kwestia tylko no, zagrać naprawdę bardzo prawidłowo, ale to Natalia wcześniej też nie miała łatwo nigdy za nią, zresztą dzisiaj też nie było łatwo, ale Natalia rośnie, naprawdę, to jest dziewczyna, która się cały czas rozwija i ja cały czas podkreślam, że wszystko co najlepsze przed Natalią. Trzeba przyznać jedno, Natalia Bajor jest aktualnie najlepszą zawodniczką polską, no, chociaż nie zdobyła mistrzostwa, ale jest najlepsza. Podczas czwartkowego spotkania oficjalnie swoją karierę sportową zakończyła Li Qian, wieloletnia liderka Enea Siarkopolu, mistrzyni Europy i Olimpijka oraz jedyna reprezentantka Polski, która stanęła na podium Mistrzostw Świata.